Witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałabym Ci pokazać naprawdę banalną i szybką sztuczkę, jak mnożyć liczby dwucyfrowe razy 11. Szkoda, żebyś o tym nie wiedział, bo metoda jest bardzo, ale to bardzo łatwa. Weźmy na przykład liczbę 32 pomnożoną razy 11, to piszemy trójkę i dwójkę, a między nimi zostawiamy przerwę, czyli mamy 3, na końcu 2, a w środek zapisujemy sumę tych dwóch liczb. 3 plus 2 to jest 5, czyli 32 razy 11 to jest po prostu 352. Czyli cyfrę dziesiątek zapisujesz na początku, cyfrę jedności zapisujesz na końcu, a pomiędzy nimi zapisujesz sumę tych dwóch liczb. Zobaczmy, jak to działa na innych przykładach. Liczba 43 razy 11, czyli zapisujemy czwórkę na początku, trójkę na końcu, a w środku zapisujemy sumę tych dwóch liczb. To będzie 7, więc 43 razy 11 to będzie 473. Inne przykłady? 54 razy 11. Zapisujemy piątkę na początku, czwórkę na końcu, a w środek zapisujemy sumę tych dwóch liczb. 5 dodać 4 daje nam 9, czyli mamy wynik 594. Ale nie zawsze jest aż tak prosto. Jeżeli mamy na przykład liczbę 67 razy 11, to pojawia się mały konflikt. Piszemy sobie szóstkę zgodnie z naszą zasadą, siódemkę, i zauważ, że jeżeli byśmy dodali liczby 6 i 7, to wychodzi nam 13. Więc zapisujemy tutaj trójkę, a tą pierwszą liczbę zwiększamy o 1, czyli wychodzi nam 737. Zróbmy sobie jeszcze kilka takich przykładów, żebyś dokładnie zrozumiał, o co chodzi. Na przykład 78 razy 11, czyli zapisujemy siódemkę na początek, ósemkę na koniec, a w środek zapisujemy sumę tych dwóch liczb. 7 plus 8 daje nam 15, więc zapisujemy piątkę, a cyfrę setek podnosimy o 1 do góry, czyli wychodzi 858. I jeszcze może ostatni przykład, 89 razy 11. Zapisujemy więc ósemkę na początku, dziewiątkę na koniec, a w środek sumę tych dwóch liczb. 8 dodać 9 daje 17, czyli mamy siódemkę w środku i pierwszą liczbę zwiększamy o 1, co daje nam 979. Mam nadzieję, że metoda bardzo Ci się przyda, że Ci się spodobała, bo jest naprawdę bardzo łatwa i okaże się dla Ciebie bardzo pożyteczna. Jeżeli film Ci się spodobał, będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz. Robiąc tak, pomagasz mi trafiać z moimi filmami do jeszcze większej liczby uczniów, a to jest moim celem, żeby jak największej ilości osób pomóc w zrozumieniu matematyki. Dzięki za Twoją pomoc i do usłyszenia w kolejnym moim filmie.